Proszę Państwa, ogłaszam koniec przerwy. Jesteśmy w punkcie 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy miasta Braniewa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Braniewa za rok 2016. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania pana skarbnika. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo może pozwolą, to postaram się od razu przedstawić zarówno sprawozdanie finansowe, jak i punkt B, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta wraz z informacją, tak łącznie. Czy tak można zrobić? Tak? Sprawozdanie finansowe roczne gminy miasta Braniewa składa się z bilansu z wykonania budżetu sporządzonego na 31 grudnia 2016 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 3 730 531 złotych 73 zł, łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonego na ten sam dzień z sumą bilansową w kwocie 150 557 986 zł i 94 grosze, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości 8 426 757 zł i 8 groszy oraz łącznego zestawienia funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, wykazującego wartość na dzień 31 grudnia w kwocie 103 861 038 zł i 51 groszy. Ogólne dane o wykonaniu budżetu miasta Braniewa za rok 2016. Dochody osiągnięto w kwocie 60 262 347 zł i 26 groszy, to jest 98,75% planowanych. Dochody bieżące osiągnięto procentowo w wysokości 98,27%. Dochody majątkowe osiągnięto procentowo w 109,83%. Wydatki budżetu miasta zaplanowane na 2016 rok osiągnięto w kwocie 59 958 091 zł i 22 grosze, to jest 95,97% planu, z czego wydatki bieżące osiągnięto w wysokości 96,30% planowanych, wydatki majątkowe 91,77% planowanych. Zaplanowany deficyt na koniec roku był ustalony na kwotę 1 450 000. Kwota nadwyżki za rok 2016 wyniosła 304 256 zł i 4 grosze. Rozchody budżetu miasta w roku ubiegłym opiewały na kwotę 1 720 000 i były to wykup obligacji gminnych. Przychody budżetu miasta w roku 2016 na kwotę 3 170 000 zł pochodzące z wolnych środków i zadłużenie miasta na 31 grudnia 2016 roku wyniosło łącznie kwotę 13 178 726 zł i 79 groszy. Odnośnie informacji o stanie mienia, gmina miasta Braniewo posiada 15 jednostek organizacyjnych, w tym 11 jednostek budżetowych, 2 zakłady budżetowe oraz 2 instytucje kultury. Udziały gminy miasta Braniewa w spółkach miejskich oraz obcych podmiotach gospodarczych wynoszą ogółem 20 625 755 zł i 80 groszy. Majątek trwały, czyli aktywa trwałe, wartość brutta na 31 grudnia 2016, obejmująca łącznie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i instytucje kultury, wynosiła 157 867 732 zł i 45 groszy. Gmina posiada łącznie grunty o powierzchni 4 309 663 m2 i łącznej wartości gruntów 30 818 862 zł. To by były tak najważniejsze informacje, najważniejsze kwoty i procentowe wykonanie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok pana wiceprzewodniczącego Jacka Gawrysia. Uchwała numer RIO 801-20-18-3
łamane na 17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza Braniewa sprawozdaniu z wykonaniu budżetu miasta Braniewa za rok 2016. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Bogdan Gaber, członkowie Janusz Facon, Ireneusz Rek. Podstawa prawna. Pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza Braniewa sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2016 rok. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa oraz sprawozdania finansowego pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Mroza. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania burmistrza miasta z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie na swoich posiedzeniach w 2017 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa. Ja Państwu chcę przedstawić w skrócie, nie będę całej opinii Państwu przedstawiał, dlatego że Państwo macie przed sobą cały plik dokumentów, także postaram się wyłuskać najistotniejsze rzeczy. Dodatkowo komisja przeprowadziła kontrolę szczegółową działu 750, to jest administracja publiczna, rozdziału 750-75, to jest promocja miasta, paragraf 4210 i 4300, powołując w tym celu zespół kontrolny w składzie. Pan radny Klimczak Tomasz, pani radna Pisarska-Giecewicz Renata, pani radna Woronowicz Wanda i pan radny Żembrowski Ryszard. Protokół z przeprowadzonej kontroli jest w załączeniu do tej opinii. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna stwierdza: uchwalony budżet został zmieniony w ciągu roku 10 uchwałami Rady Miejskiej i 24 zarządzeniami burmistrza Braniewa. W wyniku tych zmian budżet miasta na koniec 2016 roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 61 024 548 zł i 81 groszy i był wyższy o 9 833 348 zł 81 groszy w stosunku do budżetu przyjętego uchwałą Rady na rok 2016. Dochody w 2016 roku wykonano w wysokości 60 262 347 zł 26 grosze, co stanowi 98,75% planu z końca roku 2016. Dochody własne, czyli udział w dochodzie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek oraz dochody z majątku gminy wyniosły 26 524 192 zł i 77 groszy, co stanowi 97,17% kwoty planowanej. Tutaj na podkreślenie należy wspomnieć, że dochód z majątku, to jest sprzedaż mienia komunalnego, został wykonany w wysokości 113,83%, a więc ten dochód dosyć jest wysoki. Łącznie dochody z majątku miasta osiągnięte zostały w wysokości 105
0,19%. Jeżeli chodzi o wydatki, jest uchwalony przez Radę Miejską w Braniewie plan wydatków z dnia 16 grudnia 2015 roku. Przewidywał kwotę 49 471 200 zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego plan wydatków wynosił 62 474 548 zł i 81 grosze. I był wyższy w stosunku do planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 95,97% planu. Jeżeli chodzi o zobowiązania finansowe miasta na koniec 2016 roku, one wynoszą 13 178 726 zł i 79 grosze. W tym mieści się emisja papierów wartościowych na ponad 11 milionów, Państwo tam macie w szczegółach wymienione w opinii, a następnie zobowiązania wymagalne administracji budynków komunalnych na 1 834 517 zł i 20 groszy, a także zobowiązania wymagalne kompleksu rekreacyjno-rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo w wysokości 24 209 złotych 59 groszy. Sprawozdanie z wykonania budżetu również zawiera przychody i rozchody zakładów budżetowych. To jest ABK, Zdrowe Braniewo, Okryta Pływalnia oraz dwóch sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury. To jest Brańskie Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tej opinii komisja rewizyjna sugeruje przeprowadzenie analizy zatrudnienia w Branieckim Centrum Kultury w celu ewentualnego zwiększenia pracowników merytorycznych, bezpośrednio pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, z jednoczesnym zmniejszeniem pracowników administracyjnych, a także w dalszym ciągu dążyć do zmniejszenia zobowiązań administracji budynków mieszkalnych w Braniewie. Jeżeli chodzi o mienie komunalne, komisja rewizyjna szczegółowo zapoznała się z informacją burmistrza o stanie mienia komunalnego i między innymi stwierdza, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostały sprzedane nieruchomości na kwotę 2 072 802 zł i 45 groszy. Łącznie dochody z obrotu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wynoszą 3 200 685 zł i 29 groszy. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przez burmistrza miasta Braniewa za 2016 rok. Komisja rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Braniewa za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Pod spodem podpisy komisji rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Rozumiem, że wszystkie sprawy, które zostały przedstawione przez skarbnika oraz pana przewodniczącego komisji są jasne. Nie ma jeszcze, żadnych... Panie Przewodniczący, jeszcze jedną informację. Bardzo proszę. Pan pozwoli, ponieważ łączy się to również ze sprawozdaniem rocznego sprawozdania, z rocznym sprawozdaniem finansowym gminy. To tutaj tylko napomknę, że również komisja rewizyjna zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem finansowym gminy miasta Braniewa. I tutaj stwierdza się, że komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
bo to jest komplet dokumentów związanych z analizą wykonania budżetu, mienie komunalne i sprawozdanie finansowe. Dziękuję. Dziękuję. W takim razie przejdziemy do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę panią wiceprzewodniczącą o przedstawienie opinii komisji. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe miasta Braniewa za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Jest wniosek pana wiceprzewodniczącego. Zgłaszam wniosek o nieodczytywanie w całości projektu tej uchwały. Głosujemy. Wniosek o nieodczytywanie w całości tego projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 14 radnych głosowało za. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Uchwała Rady Miejskiej z dnia dzisiejszego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy miasta Braniewa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2016 rok. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 14 radnych głosowało za. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Bardzo proszę o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa za 2016 rok pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, przedstawię państwu wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa za 2016 rok z dnia 30 maja tego roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie w składzie przewodniczący Mróz Jan, członkowie komisji Klimczak Tomasz, Pisarska Giecewicz Renata, Woronowicz Wanda Ewa i Żembrowski Ryszard. Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Braniewa za 2016 rok oraz zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wnioskuję o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa Monice Trzcińskiej za 2016 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym pięcioma głosami, czyli cała komisja rewizyjna głosowała za i pod wnioskiem podpisy komisji. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium pana wiceprzewodniczącego Piotra Śliwiaka. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Braniewo w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Braniewo absolutorium za 2016 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach: przewodniczący Bogdan Gaber, członkowie Janusz Facon, Krzysztof Mościbrocki. Podstawa prawna. Pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Braniewo absolutorium za 2016 rok. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą Rady Miejskiej Braniewie z dnia dzisiejszego w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2016 rok, sprawozdania finansowego gminy miasta Braniewa za 2016 rok oraz udzielenia oraz informacji o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez burmistrza miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa,
Udziela się absolutorium burmistrzowi miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 14 radnych głosowało za. Przechodzimy. Pani burmistrz, chce zabrać głos? Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, bardzo pięknie państwu dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Przede wszystkim dziękuję komisji rewizyjnej za dobrą i merytoryczną współpracę. Naszym obowiązkiem jest praca na rzecz mieszkańców i miasta i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będziemy dalej wspólnie, mądrze i racjonalnie pracować. Dziękuję państwu bardzo. Gratulujemy. Dziękuję za te ładne słowa. Miejmy nadzieję, że ten ostatni rok naszej współpracy będzie równie owocny jak poprzednie. Oczywiście w tej kadencji, tak, tu mnie poprawiają. Przechodzimy do punktu 13, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Ten punkt mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu 14, sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych w sprawach różnych chce zabrać głos? Bardzo proszę, radny Drozdowski i pan radny Barycki. Przede wszystkim jeszcze raz gratuluję pani podjęcia uchwały, znaczy udzielenia absolutorium. I tak może dla wyjaśnienia jeszcze co do tej uchwały dla pewnych osób, że podjęcie uchwały absolutoryjnej to nie jest jakby wyrażenia sympatii czy antypatii dla pani burmistrz w sensie osobistym, ale to jest praca na rzecz tego miasta i realizowanie przede wszystkim uchwał, które sama rada podejmuje, prawda? Pani burmistrz jest tym organem wykonawczym i te uchwały, które były realizowane, podejmowane do tej pory były realizowane. Także to tak dla wiadomości pewnych osób, że po prostu zobligowani byliśmy do podjęcia tej uchwały, bo głosowalibyśmy przeciwko sobie tak naprawdę. To tak na marginesie. A w sprawach różnych chciałbym przypomnieć, korzystając z obecności pana dyrektora ABK, o kaszaniu rowu, który się wije pomiędzy ulicą Długą, Kwiatową, Wileńską, aż ulica Sportowa i ma ujście przy klasztorze w tym, tak, u Ojców Redemptorystów. Przypominam to rokrocznie, zmienił się dyrektor również, przypominam. I to tak, dziękuję bardzo. Można tak? Panie burmistrz, taka sprawa. Przewiduje się, że w miesiącach jesiennych zostanie zakończona inwestycja, budowa mostu. Pytanie ludzi jest takie, czy po zakończeniu most zostanie oddany do użytkowania? Wiadomo, że kolejną transzę, ostatnią, zgodnie z wszystkimi zasadami mamy zapłacić w 2018 roku. Czy będziemy czekali z otwarciem mostu? I czy miasto już będzie mogło korzystać wcześniej, czy po prostu przepisy tego zabraniają? Zbyt dużo pytań od ludzi, żebyśmy się tego nie dowiedzieli. Dziękuję. Ja chciałabym państwu od razu wyjaśnić wszystko to, co dotyczy budowy mostu. Jak państwo wiecie, sporo pracy kosztowało nas przygotowanie dokumentacji technicznej, w sensie zweryfikowania cen, opłat i tak dalej. Sporo kosztowało nas też przygotowanie montażu finansowego, przewidującego rozłożenie płatności za budowę mostu na 3 lata. No i oczywiście sporo zachodu kosztuje też poszukiwanie dofinansowania. W chwili obecnej otrzymaliśmy już dofinansowanie w wysokości prawie 1 200 000 zł, 800 000 zł na rok 2017 z Urzędu Wojewódzkiego, 200 000 w ubiegłym roku od Starostwa Powiatowego i 200 000 w bieżącym roku również od Starostwa Powiatowego. We wrześniu 2017 roku będziemy aplikować o kolejne środki na rok 2018 do Urzędu Wojewódzkiego,
a że na rok 2018 mamy największą kwotę do zapłacenia, prawie 2 miliony za budowę mostu, czyli będziemy aplikować o 50% tej kwoty, o 1 milion złotych. My doskonale wiemy, że budowa mostu następuje w tempie zawrotnym wręcz i ten most mógłby już być oddany w tym roku do użytku. Jednak chcielibyśmy skorzystać z dofinansowania, chcielibyśmy uzyskać jeszcze dodatkową kwotę tego dofinansowania w wysokości 1 miliona. Dlatego postanowiliśmy, że budowa mostu zakończy się na samym początku roku 2018, aby ostatnie prace zostały wykonane w tym roku. Odbiór mostu nastąpi na samym początku roku 2018, ponieważ było nie było, ale w budżecie 1 milion złotych na pewno wszystkim nam się jeszcze w przyszłym roku przyda. I tak to wygląda. Ja wiem, że już chciałoby się tym mostem jeździć i już prawie on wygląda, jakby był gotowy i nawet jeżeli prace nastąpią, tam niektóre z wylewką i tak dalej nastąpią szybciej, jednak nie będzie on oddany szybciej niż w roku, na samym początku dosłownie roku 2018. Tylko i wyłącznie zależy nam na dofinansowaniu, bo Państwo wiecie, że budżet nasz, który został, wieloletnia prognoza finansowa została tak zaprojektowana, żebyśmy mogli tę inwestycję sfinansować sami, no ale nie bylibyśmy skuteczni, gdybyśmy tego dofinansowania nie szukali, a dofinansowanie ponad 50% jest chyba dla nas wszystkich bardzo istotne i myślę, że dla mieszkańców także, bo te środki, które pozyskamy z naszego budżetu, na pewno zostaną przeznaczone na inne realizacje w Braniewie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawach różnych chce zabrać głos? Jeżeli nie, to poinformuję Państwa, że wpłynęło pismo od Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związków Zawodowych Oświaty, pismo od pani dyrektor Bańskiego Centrum Kultury, pismo od Zarządu Towarzystwa Miłośników Braniewa. Otrzymaliście Państwo uchwałę, która będzie przedmiotem obrad sesji wrześniowej. Ponadto przesłałem Państwu propozycję terminów sesji na drugie półrocze. Jeżeli ktoś z Państwa radnych ma jakieś swoje własne propozycje, to bardzo proszę, jest na to jeszcze czas. Możemy te terminy oczywiście jeszcze pozmieniać. Jeżeli nie ma takich propozycji i wniosków, to ten terminarz, który został Państwu przedstawiony na drugie półrocze 2017 roku, jest terminem obowiązującym. Jeżeli nie ma więcej pytań, to zamykam obrady 33. sesji Rady Miejskiej w Braniewie.